Dzisiaj będę wymieniał przednie zawieszenie w patrolu. To jest sprężyny i amortyzatory Dobinson. Teraz już Wam mówię, Dobinson model CA45138 sprężyny, a amortyzatory GS45114. Takie coś zakładamy. Aktualnie w samochodzie jest lift 2 cale. Założony jest komplet sprężyn i amortyzatorów firmy Lovells z Australii. Zaraz zmierzymy wysokość auta przed wymianą i później po wymianie. Wysokość nadkola to jest tego zawieszenia to jest około 96,5 cm. Sprawdźmy jeszcze drugą stronę. Jest wysokość. Zobaczymy, jak będzie po zliftowaniu w nowym zawieszeniu. I co? Jest w sumie. Da. Chyba damy radę, co? Tak, wyciągnąć tam ten. Ja stanę, a ty ją wyciągniesz. Wcisnę w dół. Ty ją wyjdę, tylko u ciebie palce zabieram, bo jak wystrzelisz tych sprężyn, to z tego to. Wziąłem się, wziąłem to. No, on będzie. Czekaj, wyjąłem to w dół czy górą? Nie, na dół muszę wyjąć, tak? Tak, no. Już łapę za ten? Nie. Jeszcze? Już jeszcze? Chyba nie. Okej, okay, się. Jest, dobra. Dobra, teraz trzeba delikatnie tylko... No to teraz dopiero. No czasami to muszę iść pod głową, bo już jest końcówka gwinta. A widzisz, to dobrze, że nie łapaliśmy za ten, za te skrajne. Co? Teraz ważne jest jeszcze, która sprężyna, nie? Ja, prawo, lewa, nie? Czekam, muszę gdzieś tam podłożyć, bo coś... Teraz porównajmy tego, nie? Znaczy długości to te same, nie? Ale ten jest jakby Lovells jest cieńszy, cieńszy trochę, węższy. Wszystko jest cieńsze. Tu jest grubsze, tu się robi cieńsze. Weź lekko. Chodzi? No dobra. Jest? I ona musi być, panie, tak ustawiona. No dobra, i teraz klucze i sobie ją delikatnie. Tu jest takie wycięcie. W tym kielichu. W tym miejscu. I ona musi tak dojść i tak stanąć tu. Tak jak stoi teraz.
Sprężyna siedzi. Amortyzator siedzi, tylko poskręcać teraz. Strona pasażera zrobiona. Wiem, że tu światło zasłania. Nowe Dobinsony. I druga. Końcówka drążka zamontowana, sprężyny siedzą. To jeszcze taka guma jest dołożona. To wam pokażę tutaj na tym. Bo nie było takich tych gum. Także jeszcze taką gumę tutaj damy. O. Żeby to było na gumie. Taka różnica między starymi a nowymi. Praktycznie wizualnie nie ma żadnej, oprócz degeneracji biologicznej. Wysokość i ten, zobaczymy jak wjeździe, czy będzie różnica. Natomiast te wiadra Dobinsona, te amortyzatory, to robią wrażenie. Zabieram się za drugą stronę. Muszę tu trochę odszczurzyć to wszystko, co tu się nazbierało po ostatnim wyjeździe. I znowu zacznę od demontażu amortyzatora, a później zdejmę sprężynę. Trochę zabawy jest z odkręceniem tych śrub górnych od amortyzatorów, dolnych zresztą też. Dlatego, że się obraca, także ja tu złapałem przez szmatkę za ośkę. Shaft, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, tłocz, która tłoczy. I teraz tu próbuję. Sprawdzam, czy mi się nie obraca, ale się nie obraca, więc tylko nakrętka chodzi. Amortyzator jest zdjęty, teraz podniosłem do góry, żeby sprężyna ścisnąć ciężar grawitacją auta, założę ściągacze, opuszczę wtedy most na dół i mam nadzieję, że wyjmę tą sprężynę. Dobra, ściągacze założone, będę pomału teraz opuszczał. Koniec. Żeby się nie uszkodzić. To się wydaje, że już prawie przeszło. Widzicie jak to się sypie. Jest. Nie było łatwo. Powiem, że ciężko, ale poszło. Teraz będę pomału popuszczał po kawałku tą sprężynę. Teraz porównajmy te sprężyny. Jak była. A zobaczymy. Jak one ze sobą. Ustawione.
Ta jest wyższa trochę. Można powiedzieć, że są prawie równe. Tutaj widzicie dwie sprężyny Lovelsa i widać, że one na dole się zaczynają tak samo, idą tak samo do góry i kończą się w tych samych miejscach, czyli są identyczne, nie ma znaczenia lewa i prawa strona. Natomiast w Dobinsonie, tam gdzie jest kierowca, to sprężyna jest troszeczkę dłuższa i wtedy to auto krzywo stoi. Podobno tak ma być, że jedna strona jest podniesiona, także zakładamy teraz drugą sprężynę dłuższą. Sprężyna włożona. Teraz popuszczam ściągacze i będę ustawiał sprężynę później. Siadło. Jest. Zakończyłem wymianę przedniego zawieszenia Lovelsa na Dobinsona. Powiem Wam, że sukces od porażki naprawdę dzieli niewiele. Możliwość schowania się w zimę do hangaru, do jakiegoś miejsca, gdzie jest beton, a nie jakaś trawa, błoto, wiatr, deszcz, śnieg, daje możliwość człowiekowi, że coś zrobi, albo czegoś nie zrobi. Taki właśnie obiekt robi różnicę. Druga rzecz to światło, tak, że jest widno, że nie zrobimy po ciemku na sztucznym świetle, tylko dużo naturalnego światła, troszeczkę się wspomagamy czołówką w miejscach, gdzie słabo widać. To robi różnicę. I trzecia rzecz przy zawieszeniu to jest sprzęt. Trzeba mieć te ściągacze, nie byle jakie, tylko jakieś właśnie dobre. A czwarta rzecz to można to zrobić samemu, ale gdzieś tam jest jakiś punkt krytyczny, gdzie potrzebne są jeszcze drugie ręce, tak? Czy niby samemu, ale jednak nie samemu. Jednak dobrze, jak jest ktoś, kto może pomóc, gdzieś na coś nacisnąć, przytrzymać, opuścić, napierać na most, jakimś lewarować, żeby ta sprężyna nawet ze ściągaczem, żeby ona mogła wejść. Albo podnosić na koziołkach całe auto na ramię i opuszczać jakby most całkowicie, zwolnić go. Też tak można. Że ja zrobiłem, jak zrobiłem. Na razie przednia część, czeka mnie jeszcze tył, ale muszę jeszcze sprężyny zamknąć.